Cześć kochani, dziś zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam pyszne jesienne śniadania. Zapraszam do oglądania. Pierwszą propozycją są ciepłe kanapki z awokado. Do przygotowania ich potrzebujemy bułkę, awokado, cytrynę, sól, pieprz, pomidor i czosnek. Ja dodatkowo posypuję awokado uprażonym smalecznikiem. Jak widzicie, obieram awokado, dodaję cytrynę, sól, pieprz, czosnek i wszystko rozmiatam widelcem. Na patelni wędruje słonecznik, bułeczkę podgrzewam w opiekaczu, smaruję ją awokado, daję do tego pomidora, posypuję wszystko ziarnami słonecznika i gotowe! Kolejna propozycja to pancake'i z dżemem porzeczkowym. Do zrobienia pancake'ów potrzebujemy 1¼ szklanki mąki, proszek do pieczenia, łyżeczkę, 1 szklankę mleka, 1 jajko, łyżeczkę soli, łyżkę cukru i do tego łyżkę oleju. Wszystkie składniki razem blendujemy i smażymy placuszki i gotowe. Pora na waniliową owsiankę z jabłkiem i z cynamonem. Do zrobienia owsianki potrzebujemy mleko, płatki owsiane, jabłko i cynamon. Ja dodatkowo dodawałam chia i płatki kokosowe. Teraz ubieram jabłko, wlewam mleko, dosypuję płatek, wszystko na oko. Wszystko razem gotuję, ścieram jabłko, dodaję cynamon i posypuję tym, co lubię. Ostatnia propozycja to omlet z masłem orzechowym i bananem. Potrzebujemy mleko, płatki owsiane, mąka, 2 jaja i do tego masło orzechowe i banan. Wszystkie składniki razem łączymy. Smażymy omleta, smarujemy masłem orzechowym, układamy banana i śniadanie gotowe. Jak widzicie, na jesień stawiam na śniadania zdecydowanie na ciepło. Smacznego!